Cześć słoneczka moje kochane, dzisiaj przychodzę z lipcowym Glossy Boxem. Strasznie mogłam się go doczekać, ponieważ wiedziałam jaki jest, jak wygląda pudełko i wiem, że to jest dziwne, ale nie mogłam się doczekać pudełka, ponieważ jest strasznie fajne w tym miesiącu. Niestety widzę, że w kamerze wygląda ono na zielone. Ono jest takie intensywnie turkusowe, więc jest przepiękne i takie różne rozgwiazdy, jakieś tutaj takie roślinki, więc super pudełeczko. I w środku mam oczywiście tą kartkę z produktami i temat w tym miesiącu jest Seaside Splash, więc taki typowo letni. Tu mam jeszcze taką zniżkę do sklepu na 5%, to jakieś buty, torebki, takie rzeczy, ale wątpię, że to wykorzystam. Sobie otworzę, tylko ściągę. W środku też fajnie zrobili, jest tak papier też jest cały w te jakieś wodorosty i piękna, błękitna wstążka, która oczywiście na zielono teraz wygląda, ale na pewno ją wykorzystam do włosów lub do czegoś, bo jest przepiękna. I w tym miesiącu bardzo fajny Glossy Box, przede wszystkim z 6 produktów, więc jestem bardzo zadowolona. Pierwszym produktem, który najbardziej mnie zadowolił, jest lakier do paznokci. Nie wiem, jak się miała tą nazwę, więc po prostu powiem. Pokażę prześliczne opakowanie, strasznie lubię te z kokardeczkami. Przepiękny kolor, taki soczysty pomarańcz i to jest kolor PP008 Speed Dial. Tutaj jest narysowane, że są dwa kolory do wyboru, ten albo czerwony. Więc cieszę się bardzo z tego, ponieważ już mam jeden czerwony i w zupełności wystarczy. I to jest pełnowymiarowy produkt i on powinien kosztować 9 funtów. Już się nie mogę doczekać, jak go użyję, więc piękny. Następnym produktem jest krem do twarzy z firmy Kula Organic Sun Care. Jestem tej firmy. Wstyd się przyznać, ale ja nie mam nic na lato takiego do opalania się, do ochrony przed słońcem, bo po prostu słońce mnie tak zaskoczyło. To lato ciepłe i ten upał i to w ogóle wszystko. I cały czas tak jest dzień w dzień, że nawet nie myślałam o kupować żadnych produktów, więc przynajmniej na razie mam krem. I to jest SPF 30, więc tutaj jest napisane, że ma, powinniśmy go nakładać co 2 godziny, w zależności właśnie jak czy pływamy, czy się pocimy. Więc dobrze, żebym coś miała. I tutaj mam 7 ml, a pełnowymiarowy produkt to jest 50 ml za 25,99. Więc zobaczymy. Następnym produktem jest bardzo fajny produkt. W ogóle wygląda jak jakaś zabawka. Strasznie fajne kolory, bardzo mi się podoba. I to jest Spray Misty For Me Facial Spritz. Tak wygląda. I to jest również pełnowymiarowy produkt. I to jest mgiełka do twarzy. Tutaj jest napisane, że możemy ją sobie użyć w ciągu dnia, w czasie lotu, odświeżyć się na plaży, w mieście, w pracy. Jest przefajna, bo już ją użyłam, już sobie psikałam po twarzy. Tu jest lawenda i mięta, więc niesamowicie odświeża twarz. Można ją użyć zarówno na czystą twarz, jak i na makijaż. Więc jest rewelacyjny i kosztuje tylko 6 funtów, pełnowymiarowy produkt. Więc nie jest taki drogi. Myślę, że będę go szukać, jak mi się skończy, bo będę, no, na pewno będę go nosić wszędzie ze sobą. Jest przefajny. Nie przepadam za lawendą, ale tu jest bardzo delikatna ta lawenda. Bardziej czuję właśnie tą miętę, więc rewelacja. Następnym produktem jest produkt do włosów. Bamboo Style Boho Waves. I to jest taki spray, który powinniśmy użyć albo na suche, albo na mokre włosy i po prostu palcami wkładać w takie luźne fale. Podejrzewam, że jeżeli na mokre włosy, to chyba to musi być dla osób, które mają naturalnie kręcone włosy, ponieważ są na proste, że tak sobie pokładamy, będą kręcone. No nie wiem, będę próbować, jak to będzie działać, więc ja bardzo teraz zawsze używam przy kręconych włosach salt spray, ale to jak bardzo chętnie sprawdzę i pełen produkt kosztuje 23 funty 125 ml, a tutaj mamy 25 ml. Więc na pewno sprawdzę, idealny na lato. I ostatnie dwa produkty są to produkty ze Slika. I to jest coś, co ja słyszałam, że o tym chyba w Laszu coś takiego sprzedają. I to jest jakby paint, jakaś farba i to jest do ust produkt w takich kolorach. Tu na zdjęciu są 5 różnych kolorów. Ja mam w kolorze 163 Pika Blue i 157 Pin Up. I tu jest napisane, że albo nakładamy je paluchem,
albo na pędzelek do pomadek. I możemy albo nakładać pojedynczo, albo je mieszać ze sobą w różnych tam kombinacjach. Tylko jeszcze tego nie otwierałam, ale to jest niebieskie, więc nie wiem, będę testować, bo brzmi ciekawie. One kosztują 4,99 za taką sztukę, to jest też pełnowymiarowy produkt. Więc w sumie mamy 4 pełnowymiarowe produkty, rewelacja. Nie wiem, wydaje się ciekawym produktem, więc na pewno będę testować, zobaczymy co z tego wyjdzie. I to tyle. Strasznie podoba mi się Glossybox. Ostatnio jakoś nie zawiodłam się na tych pudełeczkach, więc mam nadzieję, że Wam się spodobało i dajcie znać, co macie w Waszych Glossyboxach. Pa, pa!